Jeszcze chwila. Ruszyły! Na ostatniej pozycji Saflo, pozostały mocno, mocno zgrupowane na czele stawki, galopuje Etnum Psyche. On jest na czele, na drugiej pozycji Salih Amir. Tam poprawił mocno Prinska Lupo i ulokował się na trzeciej pozycji. Na czwartym miejscu w tej chwili poprawił to Euryxia, dalej po tej zewnętrznej bieżni Hiszpan. I za chwilę do celownika zostanie jeszcze jakieś 900 metrów. Na czele galopuje Etnum Psyche. Na drugiej pozycji Salih Amir oraz Prinska Lupo razem. Poprawił Hiszpan, poprawiła również Czerwinka. Ale ta czołówka galopuje mocno, mocno zgrupowana. I za chwilę wyjście na prostą. Etnum Psyche jest przy bandzie, a tutaj Prinska Lupo, a po zewnętrznej Hiszpan. I wyjście na prostą. Wyprowadza Etnum Psyche, ucieka, ma niewielką przewagę, ale tam doskonale finiszują pozostałe konie. Bardzo dobrze finiszuje Surma i w tej chwili Surma jest już na pierwszej pozycji, rozpoczyna finisz Benefis, a w ślad za nim Hiszpan, ale Hiszpan trochę osłabł jednak. Surma jest na czele i to tak ma niewielką przewagę, którą bardzo mocno atakuje Benefis i ta para ma przewagę na około 100 metrów, 150 przed celownikiem. Benefis jest na czele, na drugiej pozycji Surma i tu się chyba nic nie zmieni, choć nagle fantastycznie galopuje Prinska Lupo i Prinska Lupo będzie drugi. Surma na trzeciej pozycji, dalej Echo Gazal, Salih Amir, Saflor, Etnum Psyche, Hiszpan i na końcu Euryxia.